odbywa się już od 15 lat, a jego następna edycja już w tę niedzielę. Jarmark u babci Anny. Ponownie odbędzie się w katowickim Nikiszowcu. O atrakcjach Paweł Jędrusik. W tym roku na słynny jarmark u babci Anny przyjedzie około 170 wystawców z całej Polski. Będzie można kupić obrazy, ceramikę, biżuterię, wyroby ze szkła, drewna i skóry, ale także różne gadżety. No i oczywiście będzie można smacznie zjeść. W tym roku to co najlepsze, czyli bardzo wysokiej klasy rękodzieło z całej Polski, zarówno regionalne, jak i to z dalszych zakątków Polski. No i oczywiście rękodzieło, które można zjeść, bo nasi wystawcy bardzo często, ci, którzy nie są rękodzielnikami takimi klasycznymi, mają do nas za złe, że ich nie traktujemy jak rękodzielników, a w sumie bardzo wiele z tych rzeczy, które są również do zjedzenia na jarmarku, to są bardzo precyzyjnie tworzone z miłością rzeczy do jedzenia. Oprócz możliwości kupienia produktów będą też występy, wśród nich orkiestry Dentej, a także DJ-a. Ci, którzy chcą się wybrać na jarmark, lepiej niech przyjadą komunikacją miejską. W związku z wydarzeniem miasto przygotowało dwie bezpłatne linie autobusowe. Pierwsza będzie łączyć centrum Katowic z dzielnicą Janów-Nikiszowiec, a druga będzie miała początek na dworcu PKP. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że ta przestrzeń stricte leżąca na Nikiszowcu, czyli Plac Wyzwolenia, ulica Naukowskiej, ulica Krawczyka, to są przestrzenie, które w związku z organizacją jarmarku są zamykane i turyści, którzy chcą na jarmark wjechać, nie będą mieli takiej możliwości. Przypominamy także oczywiście o tym, że liczba miejsc parkingowych w ogóle jest ograniczona, rejon lodowiska to jest rejon, w którym mogą parkować mieszkańcy Nikiszowca. Utrudnienia drogowe potrwają do północy w niedzielę.